Cześć. W tym filmiku chciałbym Wam pokazać trzy poradniki dotyczące telefonu LG L9. Jak zrobić unroot, jak ponownie zainstalować stokowy Android 4.1.2 bądź jakiś inny i jak zaktualizować sobie Androida z 4.0.4 na 4.1.2. Zapraszam. No to na samym początku musimy sobie sprawdzić, jaką mamy wersję telefonu. Klikamy ustawienia, informacje o telefonie, informacje o programowaniu. I jak widzimy, wersja Android 4.1.2, wersja oprogramowania P720, P760, 20C. Eur. Co to znaczy? To znaczy, że mamy wgranego Androida 4.1.2. Nasz telefon jest dla Europy, jest to P760, wersja oprogramowania V20C. Jest to brandowany ROM. Tak jak tutaj widać, jest to telefon był kupowany w sieci Play. Teraz sobie cofamy i przechodzimy do komputera. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy taki adres lg-phone-firmware.com. Otworzy nam się taka strona i tutaj szukamy sobie ROMu do naszego telefonu. Jak sprawdzaliśmy wcześniej, nasz to jest LG P760. Jeżeli mamy sprowadzony telefon bądź kupiony w innym kraju, no to może być na przykład P765, P768, P769, P700, P778. I wybieramy sobie wtedy swój model. Mój to P760, więc taki wybieram. Jak widzicie, otworzyła nam się tutaj lista z oryginalnymi oprogramowaniami. Jest to zwykły Android od LG i są czyste wersje, czyli prosto od producenta, oraz wersje, które są zainstalowane przez operatora sieci komórkowej. I szukamy sobie naszego kraju. Polska. Poland. I teraz, jak widzimy, jest tutaj ich kilka, więc w każdym postaram się opowiedzieć, żebyście sobie mogli wybrać, który będzie dla Was najlepszy. Pierwszy. T-Mobile Poland. V20C. No to jak widzimy, jest to wersja brandowana przez T-Mobile dla Polski. Wersja oprogramowania V20C, czyli no już stara. Dalej mamy P4 Poland. Jest to brand, oprogramowanie brandowane przez sieć Play. Wersja V20C. Poniżej mamy to samo, tylko że dla sieci Plus. Niżej znowu mamy P4 Poland. Jest to brandowane oprogramowanie sieci Play. Tylko wersja V20F, czyli jest to nowsza wersja niż V20C. To po prostu wyszła aktualizacja. Następne Pol/Poland V20H. Jest to obecnie najnowsze czyste oprogramowanie od LG. Czyli po prostu nie jest one brandowane przez żadną sieć, nie będzie tych różnych śmieci dodawanych właśnie przez sieć. I poniżej mamy jeszcze nowszą wersję V20i. Jest ona brandowana przez Orange. Po przeczytaniu opiniach na forum na temat tego ROMu jest napisane, że niedużo Orange wrzuciło tutaj swoich aplikacji. No ale jednak nie wiadomo, co oni tam wrzucili, więc lepiej wgrać sobie czystą wersję. Ja zainstaluję sobie V20H, czyste oprogramowanie. Teraz musimy je pobrać i w zasadzie dalsze kroki to Wam zaraz pokażę. Ale jeszcze my możemy sobie pobrać wersję Europe Open. Jest to po prostu otwarta wersja ze wszystkimi językami dla Europy, czyli Polski też tam znajdziemy. Więc obojętnie, możemy sobie pobrać albo stąd,
albo stamtąd. Żadnej różnicy to nam nie robi. Po pobraniu zamykamy sobie przeglądarkę, a w zasadzie nawet jeszcze nie zamykamy i ściągamy link z opisu filmu. Będą te wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji oprogramowania. A tak w zasadzie może co potrzebujemy. Będzie to dowolny telefon marki LG. Ja akurat używałem LG L9, LG L7 i LG Optimus G i na wszystkich ten sposób działał. Drugim potrzebnym krokiem będzie bateria naładowana w 100%. Dalej przewód USB, komputer z dostępem do internetu, te pliki, które pobraliście z opisu mojego filmu i oprogramowanie. I oprogramowanie, które też pobraliśmy z tej strony, bądź z oryginalnej strony LG. Teraz wypakowujemy sobie tą paczkę i uruchamiamy LG United Mobile Driver. Sterownik modułu LG USB został pomyślnie zainstalowany. OK. Kolejnym plikiem, który będziemy musieli zainstalować, jest to B2C App Setup. Jest to program LG Mobile Support Tool. Jak widzimy, program nam się uruchomił, ale musimy go zamknąć. Potwierdzamy przyciskiem zweryfikuj. Tutaj X. I kolejnym krokiem będzie przejście do telefonu. Teraz wchodzimy w aplikację, ustawienia, opcje dla programistów. Nie pokazuj więcej. OK. I wybieramy tryb debugowania USB. Tak. OK. A drugim krokiem będzie wejście w połączenie z PC. I tutaj wybieramy oprogramowanie LG. Aby po prostu za każdym razem nie wybierać, ponieważ telefon może nam się rozłączać. Nieraz tak będzie i po prostu, żeby nie, za każdym razem ręcznie tego nie zmieniać. Teraz podłączamy naładowany telefon do komputera. I czekamy na wykrycie. Teraz jeszcze musimy chwilę poczekać, ponieważ telefon musi zostać poprawnie wykryty i muszą się zainstalować wszystkie sterowniki. OK, no to wszystko już nam się udało zrobić. Teraz wchodzimy do folderu App Test AX by Bright 2013 i uruchamiamy program App Test AX by Bright 2013. Oczywiście jako administrator. Tutaj wybieramy 3G QCT, tutaj DIAC, tutaj wybieramy sobie, gdzie mamy zapisany nasz ROM w formacie KDZ i klikamy Normal Web Upgrade Test. I teraz
Update start. Upgrade start. Jak widzimy, wyskoczyło nam takie okienko z wyborem kraju i języka. W country wybieramy different country, a w language wybieramy Polish. I teraz zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz otworzy nam się program LG Mobile Support Tool, który rozpocznie wgrywanie firmware do telefonu. W tym czasie zalecane jest nie obciążać komputera oraz nie zamykać tego programu. Wszystko nam się tu robi automatycznie, my nic nie musimy robić. O, już telefon się uruchomił w trybie flashowania, jak widzimy. Software upgrade, please wait while upgrading. I teraz potrwa to nam jeszcze z jakieś, no przynajmniej 10 minut. Więc musimy cierpliwie poczekać. I dopiero zobaczymy efekty. Jak widzimy, aktualizacja oprogramowania telefonu dobiega już końca. Telefon już się uruchomił ponownie. I teraz oczekujemy na jego włączenie. Aktualizacja trwała dokładnie 13 minut i 12 sekund. Najnowsze oprogramowanie jest zainstalowane. Zakończ.
Jak widzimy, uruchamia już nim się system. Jest to pierwsze uruchomienie. Wyskoczył nam komunikat. Android się aktualizuje. Optymalizacja aplikacji. Jak widzimy, telefon już nam się normalnie uruchomił. I zaraz zobaczymy, jak przeprowadziła się aktualizacja oprogramowania. Kabel USB sobie odłączę. Jak widzimy, mamy zainstalowane nasze wszystkie aplikacje. Nic z telefonu nie zostało usunięte. Jest to jedyny plus, a nawet nie jedyny, jest to bardzo duży plus, ponieważ podczas aktualizacji bądź unrootu i innych rzeczy nic nam się z telefonu nie kasuje. Jeszcze pierwszy raz telefon trochę wolno działa, ale to po chwili się zmieni. No i jak widzimy, nasze oprogramowanie zostało zaktualizowane. Niestety bliżej już nie mogę przybliżyć, bo na to mi nie pozwala obiektyw, ale mam nadzieję, że będziecie widzieć. P760 20H. To samo tyczy się roota. Tak jak mówiłem wcześniej, miałem zrobiony root na tym telefonie i głównie chciałem zrobić unroot. Więc widzicie, ta metoda jak najbardziej działa. I do unrootu, i do aktualizacji z 4.04 na czyste 4.1.2 i do ponownego wgrania systemu. Jeszcze może tak na sam koniec wchodzimy sobie w ustawienie, opcje dla programistów, wyłączamy debugowanie USB oraz połączenie z PC i wybieramy synchronizację multimediów. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów, subskrybowania, komentowania i lajkowania. Chciałbym jeszcze dodać, że tak jak wspominałem wcześniej, ten sposób powinien działać na wszystkie telefony LG. Ja niestety nie testowałem na wszystkich, ponieważ tylu nie mam, ale testowałem to na LG L9, tak jak tutaj widzieliście, na LG L7 i LG Optimus G. I nigdzie nie wystąpiły takie błędy. Według tego, co było napisane w tym poradniku, z którego właśnie czerpałem te informacje, było napisane, że działa z wszystkimi telefonami LG. Więc mam nadzieję, że to sprawdzicie i napiszecie w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.